na 2460, czyli jak Państwo widzicie, w kilku liniach ustawiają się uczestnicy, tak, są porozrzucani, no i wystartowali na dystansie 2400 do 2460 metrów. Najwięcej do przebiegnięcia ma oznaczona numerem 10 Furnika, a na prowadzeniu jest Adol de Brion, oznaczony numerem 1. Na drugim miejscu kursuje Jezero, na miejscu trzecim jest Gobs, następnie na czwartej pozycji Jetem Mein Heart, blisko tam Göteborg, blisko za tymi końmi są Habanera oraz Image Deref. Do celownika jeszcze pozostało około 1800 metrów. Na prowadzeniu jest oznaczony numerem 1 Adol de Brion. On teraz zyskał w zasadzie prawie od samego startu dość dużą przewagę nad konkurentami, a pozostałe zaprzęgi blisko siebie. Na drugim miejscu oznaczony numerem 8 Gobs. Na miejscu trzecim jest teraz Hugo de Bois. Na pozycji czwartej Jezero. Niedaleko jest też tam Furnika. Przesunęła się z ostatniej pozycji, bo to ona miała do przebiegnięcia najdłuższy dystans. Najwyżej sklasyfikowana do przebiegnięcia 2460 metrów. Startowała jako 10. Jedyna miała taki dystans do przebiegnięcia, a jest teraz na miejscu 5. Peleton dogania oznaczonego jedynką Adol de Brion. Za moment może on stracić to prowadzenie. Tak też się dzieje. Wyprzedza go właśnie Gobs. Gobs prowadzi na drugim miejscu. Zdaje się, że właśnie Furnika, bo tam w ślad za Gobsem poszła do przodu, chociaż teraz najlepiej Hugo de Bois i to on wysuwa się na prowadzenie. Hugo de Bois na prowadzeniu, na drugim jest Gobs, na trzecim już Furnika, na pozycji czwartej Adol de Brion, choć teraz wyprzedzany przez Habanerę. Konie są w połowie zakrętu, dość mocno tam się miesza to czoło tej stawki. No ale teraz pierwsze cztery konie dość wyraźnie prowadzą. Na pierwszym miejscu jest Hugo de Bois, na drugim Gobs, na miejscu trzecim Furnika i po zewnętrznej na czwartym Habanera. Jeszcze 550 metrów pozostało do celownika. Zajmują